No ty farciaro, to jest co? Piątaczek. Moja pierwsza piąteczka. Kucharzysz? Żeby nie było, że nie mam swojego wkładu w tą pizzę. A wiesz, że jak mężczyźni rozkładają farsz, to ta pizza wychodzi wyjątkowo. Hania, pochwal się, co znalazłaś pod naszą nieobecność. Śrubę wielką, malutką śrubkę. Witamy Was serdecznie na kanale Odkrywca. Dotarliśmy dzisiaj do Lidzbarga Welskiego na plażę publiczną, gdzie będziemy prowadzić poszukiwania. Bądźcie z nami do końca. Dowiecie się też kilka ciekawostek związanych właśnie też z pobytem nas tutaj w Lidzbarku Welskim. Odpalamy maszynę i działamy. Ewelinka swojego Golden Maska, a ja swojego. A tu tak wygląda, oto ta plażyczka. Pierwszy sygnał, zrywka. A co u Ewelinki? Żelazo. Żelazo, ale kopnij, zobaczymy co to jest. To jest dryk, taki mały drucik. Ale wykopamy. Sprzątamy też od razu plażę. Od razu. Zobaczcie, 50 groszy. Trochę zleżałe, musiało już tutaj leżeć. W pobliżu takiej oto zjeżdżalni wodnej, która jest wkomponowana w pomosty. O, szpilka. Od namiotu. Od namiotu. Tym razem jedna złotówka. Też widać leżakowało tutaj trochę. Szybko te nasze monety obiegowe nabierają ciemnej patyny. Ale muszę Wam powiedzieć, że tak pięknej plaży, czy na tak dawno pięknej plaży nie przebywałem i nie prowadziłem poszukiwań. Mnogość atrakcji w postaci roweryków wodnych. Na tej plaży ta zjeżdżalnia wodna zapewne jest w sezonie oblegana. Dzieciaki mają swoje szaleństwo wodne. Oczywiście w takich miejscach, panowie i panie, jest zakaz spożywania czego? Alko. Wejdziemy na wieżę widokową, która jest usytuowana na pomoście. I zobaczycie, co tutaj widać. Trampolina. Tak to wszystko tutaj wygląda. Zobaczcie. Z tej wieży widokowej, na którą się wdrapałem. A tam daleko jest Ewelinka. Widzicie ją? Zaraz do niej podejdziemy. Pomysł z wiatą jest niesamowity. Chroni przed słońcem, jak również przed deszczem. Pochwal się, co znalazłaś. Pomachaj nam. To jeden sygnał. A dwa masz koło siebie? Tak, tylko to musi być głębiej. Klucyk. Od czego to kluczyk? No jest ładny sygnał. Już tak twardo jest. No jest sygnał głębiej, wiesz, zakopany w tej warstwie. Takiej mniej użytkowanej, że tak powiem, starszej. Jakie spokojne jeziorko. Bardzo ładnie. Nic się nie dzieje. Na tej plaży to z 200 osób się pomieści lekko. Chociaż tam widziałem, że limit przebywania to jest 500. Nie? Było napisane. Kop, kop, kop. Może gdzieś się dokopiesz. O! No masz tutaj ten sygnał. Zobaczymy, co to jest. Cały czas na żywo. Matko Bosko! Jedyna, kapselek. Klucz i kapselek. I 20 groszy. Zasili budżet z tej plaży moją kieszeń. Sygnał jak dzwon. Ja znalazłem tutaj 5 groszy. Też na tym wejściu na molo. A ty? O ty farciaro. To jest co? Piątaczek. Moja pierwsza piąteczka. Ale w życiu czy dzisiaj? No dzisiaj, tutaj na plaży. No nie jest tak pięknie, a zobacz. Twoja piąteczka, a moje 5 groszy. Także. No ja mam tu 20, ty masz 10. Złotówkę.
Także trochę jest, trochę uzbierane. To zrobimy podsumowanie później naszych fancików z tej plaży. Dziesięć grosiaków. Na bogato. Na bogato, zobacz. 10 grosiaków. A jakie czarne. No czarne, bo leżało w wodzie. Stoimy przed urzędem miasta i gminy w Lidzbargu, w Lidzbargu Welskim oczywiście. Umówiliśmy się na spotkanie w sprawie przeprowadzenia w tym mieście trzecich mistrzostw Polski w poszukiwaniach plażowych. Jak wyjdzie, jeszcze nie wiemy. Natomiast gospodarze tego miasta przyjęli nas no, z taką miłą chęcią, z entuzjazmem. Mamy możliwość porozmawiania. My chodziliśmy w Lidzbargu po plaży, a Hania z propointerem obok naszego domu. Hania, pochwal się, co znalazłaś pod naszą nieobecność. Śrubę taką wielką, śrubę. Malutką śrubkę, sówkę. Sówkę. Taki kawałek czegoś. Żelastwa. I to. I to. I jeszcze to. A gdzie prowadziłaś poszukiwania? Wszędzie. Wszędzie? No ale wszędzie koło domku, tak? A czym szukałaś? Propointerem. Pokaż nam tego propointera. Tym propointerem. Zadowolona z poszukiwań? To idziemy teraz do kuchni zobaczyć, co robi mama. Wróciliśmy głodni. Ewelinka jak zwykle przy kuchni. Co dzisiaj robisz? Pizzę. Pizzę. Będziemy mieli na podwieczoro kolację pizzę. A zadowolona jesteś z wyjazdu do Lidzbarga? Bardzo. Pierwszy raz tam byłam i są bardzo klimatyczne, bardzo piękne miejsce. Także polecam każdemu odwiedzajcie. Będą na pewno odwiedzać nasi widzowie, ponieważ będziemy być może robić tam rodzinny dzień detektorysty. A tymczasem u nas w kuchni pizza. Czekaj, bo śmieci. To nic, no to tak może być. Właśnie ciasto. Ciasto na pizzę. Będziemy podglądać Cię, jak robisz pizzę detektorysty. Zapraszam. A to nasze grzybki zebrane w lesie, przesmażone z cebulką. Wiesz, jak to apetycznie wygląda? Wiem, bo ja już się najadam przy samym smakowaniu. Podjadasz nam co grubsze z pizzy. Tak. I oczywiście nie może zabraknąć papryki. O serze nie wspomnę. Kiełbaska smażona do pizzy będzie. Tak, la 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 la. Tak, la 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 la. Pizza detektorysty się robi. Tosia, też się załapiesz na pizzę. Nie bój ty się, nie bój. Kucharzysz? Żeby nie było, że nie mam swojego wkładu w tą pizzę. A wiesz, że jak mężczyźni rozkładają farsz, to ta pizza wychodzi wyjątkowo. Kobiety mają bardziej rękę do ciasta, natomiast mężczyźni do farszu. No i do podjadania później tej pizzy. To są dwie najważniejsze rzeczy. Pyk, 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 zobacz. Moment i jest. Chodź, Hania, zobaczysz, jak pizzę robimy. No to chodź. No chodź, pomóż nam. Umyj łapki i chodź, pomożesz kiełbaskę nam. Zobacz, farsz już jest ten, do końca. Teraz kiełbaskę będziemy rozkładać. Czekamy. Układaj kiełbaskę. Kiełbaskę. Moja ulubiona pizza. Twoja ulubiona pizza? Gęsto tej kiełbaski, gęsto. Jeszcze salami jest. Jeszcze salami mamy. Salami. No, połowę takiej. To są moje ulubione dodatki na mojej pizzy. Z salami? Tak, to moje ulubione. Musisz mieć energię, bo jutro z nami chcesz jechać na poszukiwania. To musisz podjeść tej pizzy.
żebyś jutro mogła dźwigać, wykrywać, tak? Powiem wam szczerze, że ja uwielbiam pizzę, ale taką domową, a tych z restauracji czy tam z pizzerii niekoniecznie. Dlatego ci robimy tą pizzę, nie, Hania? Bo mama lubi. Wy mi robicie pizzę? No. Ja z restauracji uwielbiam. A domową? Lubisz czy nie lubisz? Przecież jedliśmy u Grześka domową. U Grześka? No nie jadłaś. Tylko ja jadłam samą skórkę. Zobacz, pyk. Jest rozłożone. O tu, zobacz. Ja to bym układała w wrzątku, a wy? No my też prawie w wrzątku, nie? Zobacz. O, pyk, pyk. Teraz co kładziemy? Salami. Salamie. Ja sama rozkładam. Wyciągnij rączkę. Poczekaj, ja to otworzę. To ja sama będę, okej? Okay? Tak. Bo ja chcę sama rozkładać. Twój rządek jeden mi mówi. To tata, szybciej. Tata, ja! To szybciej. Tata, ja sama chcę. A te krążki nie przypominają ci monet, Hania? Co? Tato, to nie wer, bo ty masz mniej. Ty masz mniej. To szybciej, to szybciej. To no lepiej. Tata, bo ty masz mniej. Bez oszukiwania. To ci my jak zjemy taką pizzę, Hania, to po prostu... Wywalimy się kopytami. Godzina leżingu będzie. Ja uwielbiam salami na pizzy. Na pizzy? Tak. No to jest właśnie, nie? To jest takie dobre. Tutaj zobacz, goło wyszło. Że nie wiem, taki osmażony. Masz tutaj dwie sztuki. O. No i koniec. Teraz. Dalej? Co tam jeszcze? Papryka. Ogórek. Idziemy dalej. Papryka. Wszystko. Zobacz. A papryka z ogórkiem tu jest zmieszana. Tak. Podjadam. Nie wolno podjadać, bo zabraknie. Lubisz kiszone ogórki? Mhm. Jak mama, nie? Mu się też uwielbia. To jest takie dobre. I teraz jeszcze ser. Nie, ser jak się podpiecze, żeby nam się nie spalił. I teraz. Nie, Hania. Dobra. Troszkę. No to wstawiamy teraz do piekarnika. Mogę troszkę? Dodaj, ja dam troszkę seru. Troszkę seru, ten ser stopi się ten, rozpuści. Troszkę seru, ty. I pyk. Efekt końcowy roboty prawie mojej jest taki. Targniesz? Piękna pizza, a jak smakuje? Hania, jak smakuje pizza? O, smakuje. Będziesz miała energię na jutro, na poszukiwania? Będziesz miała. Także dziękujemy mamie za pyszną pizzę. To my ją zrobiliśmy. No wy ją zrobiliście. No my ją zrobiliśmy, Hania, ja sobie tak żartuję, wiesz? A mama ją upiekła. My zmęczeni też jesteśmy, wiesz, bo dzisiaj cały dzień byliśmy poza domem, byliśmy załatwiać ważne sprawy. A po zjedzeniu tej pysznej pizzy powiemy, co się wydarzyło w Lidzbarku. Prawda? Powiemy? Powiemy. No ujawnimy to, nie? To już teraz oficjalnie możemy wam powiedzieć, że ubiegamy się o organizację trzecich mistrzostw Polski w poszukiwaniach plażowych w Lidzbarku. To też w Lidzbarku planujemy przeprowadzić poszukiwania miejsc bitwy wojsk napoleońskich, czyli poszukiwania będą powiązane też z zawodami i oczywiście takim piknikiem rodzinnym, który będzie trwał 2 dni. Na bieżąco będziemy was informować o postępach rozmów z władzami miasta. Patrzą na nasz pomysł i na wspólną imprezę, bo to właśnie z władzami miasta, z Urzędem Miasta i Gminy, z MOSiR-em w Lidzbarku będziemy organizować taką imprezę. Na tą chwilę utworzyliśmy wydarzenie na grupie facebookowej, nazywa się Rodzinny Zlot Poszukiwaczy i wszelkiego rodzaju informacje, postęp, rozmów, jakikolwiek prac będziemy wrzucać w tą właśnie grupę. No i co? Do zobaczenia w następnym odcinku. Śledźcie nas, zostawcie subika, lajka, komentarz. Pomoże nam to w zasięgach i w rozwoju też naszego kanału.